Tak, hejka, witajcie w kolejnym odcinku z najdłuższej podróży, 47, tak, z tej strony Emi, czyli Myszora, 80, Myszora, 89, to co, wiadomo? Co za dziwna istota. Aha, przyszedł tu ktoś. No. Dziękuję ci, April Ryan. Co? Nie ma czasu, ale już wkrótce będzie czas dla ciebie, dla mnie. Dużo czasu. Mówisz do mnie, April Ryan. Rozmawialiśmy. Nie rozumiem, co? Skąd znasz moje imię? Kim jesteś? Czyżbyśmy się jeszcze nie spotkali? W takim razie przepraszam, że wprowadziłem cię w błąd. Będę Abnaxus Svenar, ambasador przy Radzie Airede w Markurii. Chyba bym cię zapamiętała, gdybyśmy się wcześniej spotkali. To ci powiedziałem tam na imię. Ty wypowiadasz je, April Ryan. Właśnie teraz mówisz mi swoje imię, pytasz mnie, skąd je znam i życzysz mi, żeby równowaga czuwała nade mną, kiedy będę wracał do domu. Wybacz, ale naprawdę nie wiem, o czym mówisz. Nam też ciężko cię zrozumieć, April Ryan. Venarowie nie odbieramy czasu tak jak wy. W tej chwili jesteśmy wszędzie. W tej chwili nie jesteśmy nigdzie. Ale jest zasłona. Za tą zasłoną nie możemy nic dostrzec. Ale ty dostrzegłaś. Dostrzeżesz. Dostrzegasz. Jaka zasłona? Zasłona stworzona przez chaos. Z chaosu. Ta zasłona rzuca cień na naszą przyszłość. Tak, przyszłość. Mroczna zasłona, skrywająca rzeczy, które były i będą. Co to wszystko ma ze mną wspólnego? Było późno. Ty byłaś zmęczona. Rozmawialiśmy rankiem, kiedy przyszłaś mnie odwiedzić. Teraz rozumiesz wszystko. Nie muszę nawet. A w tej chwili chyba zmęczona. Ciebie też. Niech równowaga ma w swojej opiece. Czy mam rozumieć, że właśnie zaprosiłeś mnie do swojego domu? No. Zaproszę cię. Zaprosiłem. Zaproszę. Zapraszam. Jak on gada dziwnie. W miejskich ogrodach tak, zaprosiłem, zaprosisz. Zanim przyszedł chaos, wyjaśniam ci wszystko. A ty zrozumiałaś. No, teraz w tej chwili rozumiem. Przyjęłam twoje zaproszenie, więc chyba nie mam wyboru. Tak właśnie powiedziałaś. Dobrej nocy. Śpi dobrze. No, śpi dobrze. Okej, okay, będę spała dobrze. Aby na to się. Aha, poszła sobie. Dobra, dobra, czytamy, bo zaraz nie czytam. W swoim życiu spotkałam się z wieloma dziwnymi zaproszeniami. Jakiś miesiąc temu ktoś nawet tego gościa dobrze nie znałam. Zaprosił mnie na swoją imprezę samobójczą. Przysyłając mi kolorową kartkę z napisem ostatnie. Co tam jest? Hurata? Steve'a. Kiedyś zaproszono mnie na ślub 99-letniej śmiertelnie chorej kobiety z automatem do budowy autostrad. A ojciec mojego najlepszego kolegi zaprosił mnie do swojego domku letniego na wspólny weekend. Ale chyba nic nie przebije zaproszenia, które dostałam dzisiaj. Jeszcze raz w życiu przyjęłam zaproszenie, zanim ktoś mnie zaprosił. I to od jakiegoś stwora, którego znajomość gramatyki mieści się w zakresie od złej do nieistniejącej. W dodatku zdałam sobie sprawę z tego, że to zrobiłam dopiero wtedy, kiedy już było po wszystkim. Jednak w przeciwieństwie do tych zaproszeń, o których wcześniej wspominałam, to chyba przyjmę. Może i było trochę dziwne, ale w ten sposób. Dobra, przeczytany. Tak, da się ciebie bawić dobrze. Tylko co teraz, Zara?
jabłki. Układane butelki, zioła i przyprawy. Aha. Jestem coraz bardziej zmęczona. Powinnam znaleźć jakieś wygodne miejsce, żeby usiąść i dać nogom odpocząć. Na pewno? Bo tam jedziemy na tą imprezkę. Może tu, nie? To niezwykle wygodne. Dobra, to śpi. Idziemy spać. W hotelu, jej, dobra. Okej. Okay. Ja się iść pobawić na tym, co? O, ładnie zasnęło. Teraz się obudzisz rankiem. Aha. O nie, znowu filmik. Tak, trzymają koty w jakiejś maszynie. Dobra, owszem. Nie wiem. Czy on jest w ogóle ubrany? Czy nie wpadł? Dobra. Okej, jest ranek. Dobra, kolejny filmik. Dawaj, dziewczynko. Dziewczynko. No dobra. Tak. No, przespałaś chyba cały dzień. Będzie całą noc. Całą noc i cały dzień. Dobra. Przepraszam, musiałam się zdrzemnąć. Która godzina? Już ranek. Trzeba posprzątać, zanim otworzymy oberże przed śniadaniem, więc musiałam cię obudzić. Przespałam całe przyjęcie? Na to wygląda. Nie obudziłaś się nawet, kiedy wszyscy wychodzili. Aha, ale przynajmniej czuję się całkiem nieźle. Jesteś trochę blada, ale dobra kasza powinna ci przywrócić rumieńce. No i co? Natyły coś. Obie izby na tyłach oberży są puste. No, to teraz pogadamy z tą panią. To oberżystka. Chyba jest zajęta. Nie chciałabym być niegrzeczna, ale chwilowo mam jej dość. To co, mam wyjść? Aha, wyjdziesz w takim ubraniu? Chyba nie chcesz wyjść do miasta w takich szatach. Już dzień, a twoje ubranie nie jest odpowiednie. No właśnie. Nic więcej nie mam. Chodź ze mną. Znajdziemy dla ciebie coś stosowniejszego. No, super. Okej. Stosowniejszego, dobra.